Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, na moim kanale znów będzie królować piłka nożna na najwyższym światowym poziomie. Będę Wam opowiadał o polskiej reprezentacji. Tradycyjnie przedstawię wygranych i przegranych. Najtrudniej było mi wybrać tych piłkarzy, którzy oczarowali, którzy są wygranymi tego spotkania przeciwko Albanii. Tak na dobrą sprawę to Matty Cash i Kiwior zagrali na przyzwoitym poziomie. Zawodnik Aston Villa pokazał, że powinien grać regularnie w tym pierwszym składzie. Kiwior jako ten środkowy obrońca grający w tym spotkaniu z lewej strony ma takie zadatki lidera, może w przyszłości jakby okazać się takim piłkarzem kluczowym tej reprezentacji. To mi się podoba, że właśnie ten piłkarz od czasów Czesława Michniewicza potrafił jakby wykorzystać tą swoją szansę, zadomowił się w pierwszym składzie jako jeszcze zawodnik Specji, potem kanonierów i obok Glika zrobił ogromny progres, następnie obok Bednarka i teraz jest tym naszym kluczowym, środkowym obrońcą. I z niego przykład powinni brać tacy piłkarze jak Witeska, moi drodzy, bo były piłkarz Legii Warszawa jakby dostał szansę, ale w tym spotkaniu jakby dostosował się do tego poziomu, który prezentowali inni zawodnicy. I to właśnie jest jeden z takich dla mnie przegranych tego spotkania obok Dawidowicza, no bo zawodnik Werony, którego ja bym widział w pierwszym składzie na tym zgrupowaniu, w ogóle jakby nie powąchał murawy, nie zagrał w żadnym meczu, a w lidze włoskiej gra regularnie, jest takim piłkarzem, który potrafi tą piłkę w nowoczesnym stylu rozprowadzić, także no jest takim, bym powiedział, nie tylko piłkarzem dobrze grającym, ale jest dobrze zbudowany, ma te warunki fizyczne i w odpowiednim momencie potrafi jak Glik tą piłkę wybić. No może Fernando Santos albo nowy selekcjoner w pewnym momencie da szansę zawodnikowi Werony grać częściej w pierwszym składzie. No i właśnie tak jak Wam opowiadałem, zawodnik Calgary także mnie rozczarował w tym spotkaniu, no bo dostał szansę od Fernando Santosa. Co prawda w tym momencie, kiedy Bednarek doznał kontuzji i jakby nie był do końca rozgrzany, ale to jest reprezentacja. Tutaj nie ma czasu na kilka szans. To był trzeci występ byłego zawodnika Górnika Zabrze, no i niestety pokazał to, co wielokrotnie robił, gdy był piłkarzem Legii i grał w europejskich pucharach. No dał się przepchać w tym pojedynku, straciliśmy gola wtedy z Albanią i szkoda, że ten piłkarz mnie tak rozczarował, nie wykorzystał szansy, ale ja bym go nie skreślał. Cały czas trzeba patrzeć, jak ta jego kariera będzie się rozwijała. Mam nadzieję, że właśnie w Serie A, będąc piłkarzem Calgary, rozgrywając kilka spotkań, nawet cały sezon, może właśnie jakby też poprawi te swoje warunki fizyczne. Tym bardziej, że Kiwior, zobaczcie, że ten był zawodnik Specji na początku, kiedy jakby trafiał do Ligi Włoskiej, też wcale nie był takim alfem i omegą. Z biegiem czasu właśnie rozwinął się i potrafił wejść na ten wysoki poziom. Mam nadzieję, że były zawodnik Legii Warszawa jakby wyciągnie z tego wnioski. Kolejni piłkarze, którzy mogą być rozczarowani, to na pewno Kozłowski i także Ślisz, były zawodnik Pogoni Szczecin, jakby przyjechał na to zgrupowanie pewnie z wielkimi oczekiwaniami, no ale na początku w tym spotkaniu przeciwko Wyspom Owczym nie zagrał, następnie rozchorował się, no i będzie musiał dalej zapracować na tą swoją szansę. A właśnie w spotkaniu z Albanią właśnie zabrakło mi takiej bezczelności Kozłowskiego. Niewykluczone, że gdyby grał w pierwszym składzie obok Zielińskiego i Szymańskiego, no to nieraz by poderwał kolegów, bo tutaj właśnie brakowało mi tych takich cech aroganckich, jakie posiada młody, utalentowany Kozłowski, także potrafi kreować. Ślisz dla mnie wielkim rozczarowaniem, no bo spotkanie przeciwko Albanii
To było taki mecz, gdzie właśnie zawodnik Legii Warszawa jakby mógł pokazać swoją przydatność. Tutaj wielokrotnie Wam opowiadałem w tych materiałach zapowiadających, gdy wystawiałem skład, no to mówiłem, że były zawodnik Zagłębia, powinien zagrać w tym meczu. No to jest ten czas, to jest właśnie ten piłkarz Legii Warszawa zasługuje na tą szansę, no bo spotkanie przeciwko Wyspom Owczym, także przeciwko Albanii już pokazało, że jednak Krychowiak, no już brakuje mu tej szybkości, dynamiki, jest powolny, jednak gra w Arabii Saudyjskiej, ta emerytura jednak powoduje, że już w tych spotkaniach nawet z takimi średnimi rywalami, no były zawodnik Paris Saint-Germain nie dojeżdża i rozczarowuje, więc tu mnie Fernando Santos rozczarował i dlatego ślizna się przegranych, no bo w tym spotkaniu, w którym wydawało się, że może zagrać w pierwszym składzie, wylądował na trybunach, nie zagrał w żadnym spotkaniu, a prezentował wysoką formę. Kolejny przegrany to dla mnie Linety. Ten zawodnik, który gra regularnie w Serie A, w Torino, już prawie, no, już jest jak ci wszyscy weterani, ma masę tych spotkań, był na kilku turniejach, a tak na dobrą sprawę Linety pojawił się w tym drugim spotkaniu, jak i taki rezerwowy, nic nowego nie wniósł i tak na dobrą sprawę jest to piłkarz, który zwykle jeździ na te zgrupowania, ale niewiele daje. Jedyny taki ostatni dobry mecz w jego wykonaniu, to przypominam sobie wtedy, kiedy zagrał za czasów Paulo Sousy, kiedy w spotkaniu z Słowacją zdobył bramkę. No i także czasy Adama Nawałki, kiedy Linety jakby grał w tym pierwszym składzie jako taki młody, utalentowany piłkarz, no ale to już dużo czasu minęło od właśnie kwalifikacji do Mundialu 2018, już 5 lat, a Linety jakby no, zbiera te spotkania. Niedługo będzie już miał około 60 spotkań, jeśli dalej kolejni selekcjonerzy będą na niego tak stawiać, a niewiele mnie przekonał. Gra regularnie w lidze włoskiej, a od Fernando Santosa jakby nie dostał tej szansy, w związku z tym znalazł się wśród tych przegranych. Kolejny przegrani to Krychowiak i Grosicki, czyli weterani, ci dwaj piłkarze, którzy od wielu, wielu lat byli kluczowymi piłkarzami. Jakby przyjechali na te zgrupowanie, mieli dać impuls, mieli uratować Fernando Santosa. Santos jakby zaufał tym piłkarzom, wiedział, że w właśnie tym dwumeczu, który się odbył, jakby ważył się jego losy, że musi wygrywać finał numer 1, finał numer 2. Wygrywał jedno spotkanie, ale ten finał numer 2 przegrał z Albanią i niewykluczone, że w najbliższym czasie zostanie zwolniony, może już we wtorek o tej godzinie 10, a Portugalczyk spotyka się z Kuleszą, no właśnie prezes PZPN musi szybko działać, no bo przyszły selekcjoner bądź obecny, no już za 2 tygodnie będzie musiał wysyłać powołania, więc czas tutaj nagli, ciekaw jestem, czy no będziemy znów mieli nowego selekcjonera, ale znacie moje zdanie, ja uważam, że Fernando Santos jakby powinien dokończyć te eliminacje do końca, te ciągłe zmiany trenerów irytują mnie, no fajnie, że tutaj można nagrywać nowe materiały, opowiadać o tym, znów zaczyna się ta karuzela, mówi się o Papszunie, Urbanie, Probierzu, Skorży, nawet pojawiły się informacje wątek o Petkowiczu, ale wątpię, żeby w tym momencie Kulesza zaufał trenerowi z zagranicy. Jak widzicie, cały czas jakby kręcimy wokół się tych samych nazwisk, nawet pojawia się kandydatura na Wałki. Tak na dobrą sprawę, w idealnym świecie to Jerzy Brzęczek wtedy, gdy wygrywał, potrafił awansować na Euro, powinien do dzisiejszego czasu być trenerem, no ale tak jak właśnie w mediach portugalskich jakby pojawiają się informacje, niektórzy dziennikarze
z krajów Fernando Santosa mówią o tym, że u nas za często ci selekcjonerzy są zmieniani, że Fernando Santos mógłby odmienić tą naszą kadrę. Ale właśnie, wracając do Krychowiaka i Grosickiego, weterani dla mnie w tym momencie zawiedli. Spotkania przeciwko Wyspom Owczym i Albanii pokazały, że jednak były zawodnik Paris Saint-Germain nie jest już dynamiczny. Nie jest tak, że bym powiedział kreatywny, no już do tego futbolu na międzynarodowym poziomie już się nie nadaje. 100 spotkań w kadrze zagrał i moim zdaniem jednak trzeba dawać szansę Śliżowi, Kozłowskiemu, Ledermanowi, przecież jest jeszcze do tego graczy Salernitany, zobaczymy jak Dziczek będzie grał, liczę na to, że Żurkowski wróci do formy. No jest wielu tych młodych, utalentowanych zawodników, na których warto stawiać, też jest Łęgowski. Więc jak widzicie, tylko trzeba postawić tego zawodnika, wykreować, zaufać, a Krychowiak jednak niewiele brakowało, a mógł dostać tą czerwoną kartkę. Plus do tego Grosicki, który nie był w formie. Jest to piłkarz, który może dać jakby impuls w ataku, ale zanotował stratę, stracił, więc dlatego uważam weteranów za przegranych, no bo zarówno Krychowiak, jakby i Grosicki przyjeżdżali na zgrupowanie, mieli tą reprezentację zbawić, mieli w stylu Radosława Kałużnego zdobyć gola, pomóc w wywalczeniu punktów, no bo pamiętacie, że Paweł Janas wtedy, kiedy walczył o mundial, o mistrzostwa świata, właśnie w tym spotkaniu przeciwko Austrii, Kałużny przyjechał, dał dobrą zmianę, zdobył gola, pomógł. Tutaj Krychowiak i Grosicki nie pomogli, w związku z tym niewykluczone, że to mogły być jedne z ich ostatnich spotkań. Pewnie za jakiś czas zostaną im zorganizowane takie mecze pożegnalne, jakie miał kiedyś Piszczek, Błaszczykowski. Tak mi się wydaje. No trzeba stawiać na młode twarze. No i największy przegrany, którego zostawiłem tu na sam koniec, to dla mnie na pewno Fernando Santos plus do tego jeszcze Robert Lewandowski. Dlaczego Fernando Santos? No bo Portugalczyk w tych spotkaniach grał jakby o życie, o zachowanie posady. W tym momencie, kiedy nagrywam ten materiał, jakby ważą się losy. Portugalski trener, przychodząc jakby do naszej kadry, miał sprawić, że polska reprezentacja będzie wygrywała mecz za meczem. Mieliśmy pragmatycznie jakby z tyłu na zero mało tracić bramek, mieli być wprowadzani młodzi zawodnicy i mieliśmy, bym powiedział tak, awansować na Euro bezproblemowo. Te eliminacje, te spotkania w tak łatwej grupie, jak ją nazywali kibice i także część ekspertów piłkarskich, mieliśmy sprawić, żebyśmy grali lepiej. Nowoczesny futbol, a jednak te wszystkie spotkania przegrane z Mołdawią, z Albanią pokazały, że my tej drużyny nie mamy, że mamy zlepek indywidualności, że ta afera, która była w czasie mundialu, jakby cały czas dalej tą kadrę rozbija i Fernando Santos nie poradził sobie z tym wszystkim, nikt u niego nie zadebiutował, nie odmłodził reprezentacji, w ostatniej chwili jakby powrócił do tych weteranów, no i w tych takich decydujących spotkaniach jednak w najważniejszym meczu z Albanią przegrał. Brawa dla Cezarego Kuleszy, że jakby wytrzymał, nie poszedł drogą laty. Tego się właśnie obawiałem, że wczoraj, zanim nagrywałem materiał, czekałem na konferencję, jak to wszystko będzie wyglądać. Dobrze, że były prezes Jagielloni Białystok wyciąga wnioski i jakby no, w cywilizowany sposób cały czas postępuje. No i teraz Robert Lewandowski dla mnie przegranym tego dwumeczu, tego ostatniego zgrupowania, no bo przede wszystkim jakby udzielił tego wywiadu, który miał wstrząsnąć polską reprezentacją. Miał być to taki dodatkowy bodziec, żeby obudził tych piłkarzy. No niestety ten manewr jakby nie przyniósł odpowiedniego efektu, nie zadziałało. Robert Lewandowski jakby nie pomógł też polskiej reprezentacji, szczególnie w tym spotkaniu przeciwko Albanii. No na początku tego sezonu nie jest
w tej topowej formie, w tym spotkaniu w Tiranie, jakby, powiedzmy sobie szczerze, zagrał kiepsko, miał mało kontaktów, brakowało właśnie, no także nie miał dobrych podań, ale Robert Lewandowski próbował, często wracał, brał się za rozgrywanie i właśnie no zawiódł jako kapitan, jak i cała drużyna. I to są dla mnie przegrani, szczególnie ogólnie całego zgrupowania, ale także tego spotkania przeciwko Albanii. Czekam na Wasze opinie, kto według Was jest wygranym i kto jest przegranym. Jeżeli chodzi o materiały, które będą się u mnie na kanale pojawiać, jeszcze Wam już takie na spokojnie przedstawię wnioski po tym spotkaniu z Albanią i także zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała, jeżeli chodzi o Fernando Santosa. Czy utrzyma posadę? Znacie moje zdanie. Ja uważam, że portugalski trener powinien dokończyć te eliminacje, bo takie ciągłe zmiany nie są dobre. No ciekawe, czy Cezary Kulesza pójdzie drogą, jaką podążał niemiecki związek piłkarski, który zwolnił Flicka. Może być podobnie u nas, tak? Jeśli podobał Wam się materiał mój, pamiętajcie o łapkach do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę. Hej!